Teraz pokażę Wam, jak wykonać ciągo. Nie, nie boję się. Nie, nie boję się, nie boję się. Nie, nie boję się, nie boję się. Nie, nie boję się. Ciągo jest dobrą techniką, jeśli taśmy są nieco bardziej napięte. Czyli prawdopodobnie na sam początek dla Was, bo taśmy krótkie są przeważnie dość często mocno napięte. I też macie przyzwyczajenia z parku, że taśmy są napięte. Ale no, tak jak powiedziałem, sami musicie podjąć decyzję, czy sit, czy ciągo. I dzisiaj Wam postaram się pokazać, jakie problemy możecie napotkać z ciągo mountem oraz w ogóle jak go robić i na jakiej taśmie próbować. Dobra, także taśma. Widzicie tutaj taśmę, mam jakieś 10 metrów na takiej, na której czuję się stabilnie i kontroluję taśmę. I dodatkowo taśma znowu ponownie dość luźna, ale jak widzicie wysoko, żeby znowu nie dotykać ziemi. Także na highline będziecie mieli nogi obydwie pomiędzy taśmą. I teraz pierwszym elementem, jaki będzie, to znowu jest dołożenie jednej nogi na taśmę. Ja siedzę na lewym półdubku, więc używam prawej nogi i ją pierwszą kładę na taśmę. Jak dołożyłem nogę na taśmę, jedną używam do balansu, drugą również, żeby się oswoić z tym, że siedzę. W sicie dokładaliśmy drugą nogę. Tutaj, na tej nodze, będziemy się obracać. Czyli na prawej nodze ciągle patrzymy się przed siebie i teraz. Ja mam na to taki sposób, że łapię lewą ręką z przodu taśmy, czyli lewa ręka łapie przed prawą nogą, a za to prawa ręka łapie taśmę za siebie. Czyli w takiej pozycji jestem. I ważne, żeby w tej pozycji nie być zbyt długo, bo jeśli będziecie trzymać się tak przez długi moment, to prawdopodobnie stracicie równowagę. Z racji tego, że jedyną kończyną waszą, która w tym czasie balansuje, jest noga. Macie tylko jeden element, który balansuje, was utrzymuje. I będzie to dość trudne, żeby w tej pozycji długo ustać. W takiej. Dlatego ten ruch staramy się zrobić w miarę szybko. I teraz tak. Prawa noga. Jeśli siedzicie na drugim półdubku, wszystko robicie analogicznie. U mnie prawa noga w tym momencie skręca w prawą stronę. Czyli jak będę wykonywać ten ruch, jest to szybki ruch, że moje ciało, barki i biodra rotują w prawą stronę. Ważne, żeby ciągle patrzeć się na koniec taśmy. Czyli łapię i teraz patrzę, hop, rotuję. Czyli biodra, jak i barki idą w prawą stronę. Jakby to jest taśma, nasze ciało wtedy ustawia się prostopadle do taśmy. Czyli hop, skręcasz, hop, hop. Widzicie? Ja ciągle staram się patrzeć przed siebie, w sensie moja głowa jest równo z taśmą, czyli głowa jest ciągle tak, ale za to ciało obrócone. Noga prostopadle, a patrzymy się na koniec. Czyli mniej więcej tak. Sama noga. Na nodze taśmę mamy pomiędzy, czyli tutaj, w śródstopie. Nie jesteśmy na pięcie ani na palcach, najlepiej jest na śródstopie. Czyli jak się obrócimy, zobaczycie, że mam taśmę na śródstopie. I teraz, w tej pozycji, jakiej widzieliście, mam w trakcie nogę, lewą nogę, jak i prawą, przeciwną do balansu. Czyli siedzę, przeskakuję, jak przeskoczyłem, prawa ręka balansuje. W miarę energicznym ruchem w miejsce ręki dostawiamy nogę i podnosimy. Pokażę teraz drugą stronę. Teraz jest dość mocno pod górkę, także będzie w miarę ciężko. Obracam się, noga w powietrzu. Obydwie. I teraz w takiej pozycji, w miejsce ręki, albo obok niej, ważne, żeby ta ręka nie była za daleko,
bo wtedy wam będzie ciężko. Starajcie się tą rękę mieć jak najbliżej siebie. I są dwie szkoły. Możecie albo trzymać mocno taśmę, albo delikatnie po prostu palcami ją tylko trzymać. I teraz pod górkę jest stosunkowo dość ciężko wstać z ciągo. Wychodzi to z rozciągnięcia, ale też da radę. I teraz w takiej pozycji patrzymy się znowu na koniec, nasze ciało skręcone. Dostawiamy nogę wystarczająco wysoko, aby wstać. I hop. Ważne, żeby nasze pośladki nie dotykały taśmy. Nie siedzimy, bo w takiej pozycji będzie ciężko wstać. Musimy wskoczyć na tą nogę. Ok? Jeszcze jest szkoła. Inna technika. Będąc na taśmie, kładziemy na niej, wkładamy nogę i się przesuwamy. Czyli będąc na taśmie, siedząc okrakiem, lekko się pochylamy do przodu. Ja teraz praktycznie, teraz jestem na prawej nodze. Wkładam nogę. Hop. I się przeciągam. I znowu jesteśmy dokładnie w tej samej pozycji. Także w 5-6 kroków jesteśmy spokojnie po kolei wstać na highline'ie bez żadnej spiny i na luzie. Siemanko!